23 września startują Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet, które będą rozgrywane w Polsce i Holandii. W meczu otwarcia Polki zmierzą się z Chorwatkami w holenderskim Arnhemie. Zanim to jednak nastąpi, przed nimi tygodnie intensywnych przygotowań. Nasze siatkarki trenują właśnie w Mysłowicach. 31 sierpnia w hali mysłowickiego Mosiru odbył się trening otwarty, podczas którego kibice mieli okazję zamienić kilka słów z naszymi siatkarkami i życzyć im powodzenia w walce o Mistrzostwo Świata. Na zgrupowaniu w naszym mieście przebywają nie tylko reprezentantki Polski, ale także Bułgarii. 2 i 3 września dziewczyny rozegrają mecze kontrolne w katowickim Spodku. Wstęp na oba spotkania będzie wolny. Między 5 a 9 września Polki czeka zgrupowanie w Szczyrku, a między 9 a 15 września w Neapolu, gdzie rozegrają turniej z Serbkami, Włoszkami i Turczynkami. Potem krótka chwila na regenerację i wyjazd do Holandii. W nadchodzących Mistrzostwach Świata Polska znalazła się w grupie B razem z Turcją, Dominikaną, Chorwacją, Tajlandią i Koreą Południową.